Witajcie kochani. Chcę dzisiaj powiedzieć swoje świadectwo nawrócenia. Otóż pochodzę z rodziny katolickiej. Od dzieciństwa praktycznie uczęszczałem na różne obrzędy religijne. Przez wiele lat chodziłem. Też w swoim życiu dużo chorowałem. Chodziłem po lekarzach dużo. Bardzo bolał mnie kręgosłup. Miałem z kręgosłupa jakieś takie bóle migrenowe silne. I tak, po prostu to życie wolno cały czas, puszczałem to życie wolno, ale wierzyłem właśnie, że lekarz nie może mi pomóc, tylko Bóg mi tylko może przez moje problemy pomóc. I po prostu jak popracowałem, to natężenie bólu było tak silne, że już nie mogłem wytrzymać. I tak wierzyłem właśnie tylko w Boga, że tylko On mi może pomóc. I tak leżę na tym łóżku i już były tak bólne, takie były silne bóle, że już raz zawołałam do Boga. Wezwałam imię Jezus, ale nic się nie wydarzyło. Później drugi raz, tego samego wieczora, już na następny dzień znowu wezwałam imię Jezus. I rano obudziłem się i Bóg mnie skierował do obrazka, który przeczytałem. Taki to był katolicki obrazek. I przeczytałem na tym obrazku, że większość wypadków drogowych jest przez diabła. To ja już wiedziałem, że żyłem przez tyle lat z diabłem, który niszczył mi życie. Różne choroby w ogóle. I później siostra do mnie następnego dnia zadzwoniła. Powiedziała, że jest Bóg, że może mi pomóc. To ja od razu z taką radością mówię, to ja chcę tego, ja we wszystko wierzę. I po prostu czytałem też Biblię, dużo czytałem Biblii i wiedziałem, że już to Święty mnie wypełnia i że to jest to, że to jest ten żywy Bóg, który może zmienić moje życie. I ja z tego dałem ogromną wiarę i ból stopniowo każdego dnia słabł. Każdego dnia. Ja się modliłem, Panie Jezu, ja wierzę w ogóle we wszystko, bo Ty jesteś Bogiem niesamowitym, na wszystkie nasze problemy. I Bóg tak robił, że każdego dnia ból postępował. Ja zawsze, każdego dnia mówię, dziękuję Ci, Panie Jezu, że jestem zdrowy, bo w ranach księdza mamy uzdrowienie. I rzeczywiście, już później dostałem objawienie, mówi, tu się do mnie przemówił, trwaj wierze, że wyjdziesz z tego całkowicie. I ja mówię, Panie Jezu, ja już wyszedłem. I ból osłabnął. Także chwała Jezusowi za to, co On robi. Wszystko przez wiarę, dokładnie dla nas to mamy, jeżeli mamy w sobie Boga, to dla nas jest nic niemożliwego. Także chwała Jezusowi za wszystko. Amen. To było tak, że Damian do mnie zadzwonił i razem rozmawialiśmy przez telefon. Zaczęłam ogłosić Ewangelię. Myślałam, że on w to nie uwierzy tak szybko, ale to było bardzo szybkie. I Damian spakował się, bo pochodzimy z Hrubieszowa, to jest 300 km od Warszawy. Damian się spakował i po prostu przyjechał do Warszawy. I tak poznał Boga i jest daleko dalej w swoim życiu. On się urodził bardzo mały. Ważył chyba kilogram. Miał w ciele różne zniekształcenia i psychiczne, i fizyczne. Jego wyniki badań, jakie ma tam, gdy się urodził, są bardzo zaniżone, jeżeli chodzi o normy człowieka. Także no, chwała Bogu za to wszystko. Zaczęło się ode mnie, później mój brat, później moja siostra. Jesteśmy wszyscy na nowo narodzeni i podniesieni przez Boga. Ale to wszystko zobrazujemy swoim życiem. Amen. Amen.